Wisła Kraków ma kibiców i sympatyków na całym świecie, a w naszym kraju nie ma chyba regionu, w którym nie byłoby fanów Białej Gwiazdy. Dlatego chyba nie zdziwi nikogo fakt, że w Dusznikach Zdroju, mieście Chopina, też występują wiślackie akcenty. Muzeum Skarbiec, Dusznik Zdroju, no i wspomniane wcześniej przeze mnie wiślackie akcenty. Właściciel skarbca muzeum jest z nami, no i myślę, że opowie nam o tej historii, jak to się stało, że te właśnie wiślackie precjoza tutaj się w tym muzeum znajdują. Witam, Darku. Witam. Jesteśmy w Dusznikach Zdroju, w Muzeum Skarbiec Dusznik Zdroju. Jak to wszystko się zaczęło? No zaczęło się w latach 70., kiedy byłem małym chłopcem. Biegałem za piłką i już wtedy zakochałem się w Wiśle Kraków. Moim idolem był od początku z dzieciństwa Kazimierz Kmiecik. Wtedy reprezentacja Polski miała bardzo wielu wybitnych zawodników, ale ja jednak zawsze koncentrowałem się na moim idolu Kazimierzu Kmieciku. Tutaj widzimy piękne jego zdjęcie. No człowiek przesympatyczny, wielka gwiazda Białej Gwiazdy. Do tej pory bardzo go szanuję, podoba mi się bardzo, jak po bramkach wybiega, aż pod narożnik, pod chorągiewkę, cieszy się razem z zawodnikami, żyje tą Wisłą Kraków. No bardzo, bardzo go cenię za jego szlachetną postawę na boisku i jak również w życiu osobistym. A jakieś takie najstarsze wspomnienia z meczami Wisły Kraków, co to było? Oj, najstarsze wspomnienie było dosyć smutne. Znaczy najpierw były chwile radosne, bo była Zbrojówka Brno, był FC Brisz, był również Celtic Glasgow, no ale był smutny taki dzień z FF Malmö, który bardzo zapamiętałem. No i muszę się przyznać, że przez kilka dni po zakończonym spotkaniu nie chodziłem do szkoły, bo po prostu płakałem całymi dniami i bardzo to przeżywałem. Ale smutne dni zawsze też pobudzają nas do jeszcze większej miłości swojego klubu. No i ta miłość cały czas rosła, rosła i tak się rozwija i trwa do dzisiaj. Czyli tak mniej więcej 45 lat temu nie byłeś w szkole właśnie, bo my ten materiał nagrywamy 24 marca, czyli 45 lat temu byłeś, mówiąc krótko, na wagarach. Na wagarach i to przez kilka dni, bo nie mogłem dojść do siebie po tej porażce. Ale potem zaświeciło słońce, bo wtedy przegraliśmy z Malmö 4-1, a 25 lat później jadę ze swoim synem Tomaszem na pierwszy mecz Wisły jego z Parmą. I sytuacja jest ta sama. Do 70 minuty 0-1. Jestem smutny, bo wiozę syna 300 km na mecz, ale potem słoneczko zaświeciło. 4 bramki, no cudowne chwile. No to jest właśnie bardzo chwalebne, że kibice z tak odległych regionów naszego kraju, mam na myśli z odległych od Krakowa, potrafią poświęcić cały dzień, a czasami nawet i więcej, żeby przyjechać na Rejmonta 22, zobaczyć mecz. No to jest naprawdę wielkie, wielkie osiągnięcie, jak sądzę. No jak się kocha swój klub, a jestem wdzięczny bardzo Wiśle Kraków, bo można powiedzieć, wychowałem się na Wiśle Kraków. Ostatnio na przykład też takie mam piękne wydarzenie było, bo żona była ciężko chora na COVID-a. Ja traktuję w ogóle Wisłę Kraków nie jako przedsiębiorstwo, jako klub, tylko jako jedną wielką rodzinę, gdzie jest jakiś system wartości, gdzie ludzie się szanują, kochają, gdzie jest wielka historia tego klubu. No i zwróciłem się też o pomoc do kibiców Wisły Kraków. No i odzew był niesamowity, wielkie wsparcie i modlitewne, i duchowe. Żona wyzdrowiała,
ogląda teraz ze mną mecze Wisły Kraków. No i cieszymy się, nawet socjus Wisła taką piękną mi sprezentował pamiątkę. Cenię sobie to bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy, życzymy dużo zdrowia. Socjus Wisła Kraków, no cudowne, cudowna szwedzka mi się kręci. Teraźniejszość naszego klubu jest nie najgorsza, no ale też chcielibyśmy oczywiście powrotu do ekstraklasy, walki o najwyższe cele. Jak ty odczuwasz tą aktualną sytuację Wisły Kraków? No ja uważam, że teraz jest sytuacja bardzo dobra. Mamy super prezesa, mamy gwiazdy Wisły, które wspomagają ten klub, mamy wspaniałych kibiców i nie ma co narzekać. Trzeba piąć się w tabeli w górę, awansować, zdobyć niedługo również Puchar Polski. Nie jest źle i naprawdę cieszmy się tym, co mamy, bo są też kluby z wielką historią, które wylądowały gdzieś w trzeciej lidze i są tam dosyć długo, także myślę, że już tego lata będziemy w ekstraklasie i będziemy radować się z całego serca. Kiedy jakaś kolejna wycieczka do Krakowa zatem? No, a już wycieczka do Krakowa będzie niedługo, bo już będzie na półfinał Pucharu Polski. Razem z synem mam bileciki, także już będziemy sobie siedzieć. Dwie godzinki przed meczem już będziemy, bo ja lubię całą tą taką oprawę przedmeczową. Lubię to tak przeżywać i już sobie siedzę dwie godzinki przed meczem i przeżywam, raduję się. No to cóż, ja bym życzył i sobie, i tobie, i wszystkim sympatykom Wisły, żebyśmy z tym Piastem wygrali. No i 2 maja, żebyśmy się wszyscy mogli spotkać w Warszawie, a później kto wie. A jeszcze chciałbym wspomnieć, bo dlaczego Wisła Kraków też jest w tym muzeum? A jest dlatego, że my mamy mistrza Polski, który urodził się w Dusznikach Zdroju. Paweł Adamczyk, bardzo często się z nim spotykam, tu widzimy jego koszulkę. Adamczyk Paweł, mistrz Polski w sezonie 98-99. Tu mamy jego medal. No i piękna historia. Zwracałem się do wielu starszych kibiców, to mówią, że to był walczak, bardzo dobry zawodnik. I powiem Państwu jeszcze, że cała moja rodzina w ogóle jest bardzo mocno związana z Wisłą Kraków. Tutaj możecie zobaczyć na przykład mojego syna, autografy, Głowacki, no, Baszczyński. Tutaj mamy Pawła Adamczyka na plakatach Wisły Kraków. No tutaj już moje wnuki malutkie rodziły się z szalikiem Wisły. I na jesień już będą w szkółce wiślackiej moje wnuki, także moi zięciowie. Choć mieszkam w Dusznikach, to wszystkie moje dzieci wylądowały w Krakowie. A to dlatego, że kocham Wisłę Kraków. No i one tak pobiegły za tą naszą kochaną Wisełką. I jesteśmy teraz szczęśliwi z tego powodu.